Harry i William po śmierci księżnej Diany dostali pamiatki ciotka wręczyła im male pudelka, a w nich... Przedwczesna śmierć matki jest dla księcia Harry'ego, jak sam często podkreśla, największa życiowa trauma. Moment, w którym dowiedział się o odejściu Diany, dokładnie opisał w swojej książce Spare. Pierwsze dni zaloby, przygotowania do pogrzebu, te i wspomnienia nadal zagorująca rana w jego sercu. Redakcja Faktu dotarła do książki. Szczegółowa opowieść o dziwacznym podarku, jaki wręczyła Harry'emu i Williamowi siostra księżnej Diany, mrozi krew w żyłach. Kiedy księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym w paryskim tunelu Alma, była noc. Do pokoju księcia Harry'ego, w szkockim Balmoral, gdzie przebywała akurat rodzina, wszedł nagle jego ojciec Karol i wybudził go ze snu. Poinformował 13-latka, że jego mama miała wypadek. Harry zdenerwował się, ale zalozył, że lady Diana ma pewne urazy, z których wyzdrowieje. Fakt dotarł do książki Spare, w której młodszy syn króla Karola III dokładnie opisuje, co działo się później. Ojciec nie pozostawił księciu żadnych złudzeń, byle pewne komplikacje. Mama była bardzo ciężko ranna i zabrano ją do szpitala, powiedział Karol, próbowali kochanie. Ale obawiam się, że nie udało jej się tego przetrwać, dodal. Wreszcie wyszedł z pokoju i zostawił Harry'ego w szoku. Leżałem tam albo siedziałem. Nie wstałem z łóżka. Nie wykapałem się, nie poszedłem do toalety. Nie ubrałem się, po dekadach prób odtworzenia tego poranka w mojej głowie doszedłem do jednej konkluzji, musiałem siedzieć w tym pokoju nic nie mówiąc. Z nikim się nie widzac. Do jakiejś 9 rano opisał Harry. Najtrudniejsze było dopiero przed nim. Następnego dnia książę Karol z siostrami Diany, Sara i Jane polecieli do Paryża. Musieli dowiedzieć się więcej o wypadku i zaaranżować powrót ciała księżnej Diany do Londynu. Książę Harry nadal nie mógł uwierzyć, że jego ukochana matka nie żyje. Spekulował, że być może zmęczona zainteresowaniem mediów i byciem śledzona przez fotoreporterów, sfingowała swoja śmierć pomyślałem, że to ukartowała, żeby uwolnić się i uciec. Ta myśl sprawiła, że odetchnąłem z ulga. Oczywiście. To wszystko ustawka, żeby mogła zacząć od nowa. W tej chwili wynajmuje pewnie nowy apartament w Paryżu albo układa bukiety kwiatów w swojej sekretnej górskiej chacie w Alpach, opisywał książę Harry. Licząc, że matka wkrótce pośle po niego i Williama, sprowadzi ich do siebie. Wkrótce pojawiły się jednak wątpliwości. Przecież Diana nie zrobiłaby tego własnym dzieciom, mama by się nie schowała. Jest zbyt waleczna, żeby się chować, pomyślał. Potem książę Karol i jego ciotki wrócili z Paryża z ciałem księżnej Diany. Ładowanie samolotu RAF Northolt było relacjonowane przez każdą stację telewizyjną w Wielkiej Brytanii. Następne dni mijały w ciszy, nikt nic nie mówił. Wreszcie Harry i William wrócili do Londynu ze szkockiego Balmoral, by spotkać się z ojcem i ostatni raz pożegnać matkę. Po powrocie do Londynu siostra księżnej Diany Lady Sarah Spencer odwiedziła Williama i Harry'ego w palacu. Przyniosła księżnie tom osobliwe pamiatki po ich matce, ciocia Sarah coś dla was ma, poinformowano chłopców. Lady Sarah wkroczyła do pokoju, trzymając w dłoniach dwa maleńkie niebieskie pudelka. Wręczyła je Williamowi i Harry'emu. Zdziwieni synowie Diany zaczęli pytać co to takiego. Ciotka nakazała im otworzyć pudeleczka, podniosłem pokrywkę mojego niebieskiego pudelka. A w środku byle cma, zastanawiał się Harry. Ale nie, to nie byle cma wasy, dopytywał Harry. Ale znów dostał przeczaca odpowiedź. Na kolejne pytanie chłopca, ciotka odpowiedziała, to jej włosy. Harry, ciocia Sarah wyjaśnila, że w Paryżu odciela dwa pasma włosów z głowy mamy, dodał w swoim wspomnieniu książę. To był ostateczny i symboliczny dowód dla synów Lady Diany, że czas przyjazd do wiadomości, że naprawdę odeszła na zawsze. Książę Albert z Monako bardzo zbliżył się do Karola i ujawnia, co król planuje podczas koronacji. Karol III podjął decyzję w sprawie Harry'ego. Niezważalna zdaniem Williama.
Ksia zaharrią pil się i wleczy alarm. Sluzby wpadle w panikę. Ale incydent zamieciono pod dywan.